Z tej strony znowu ja, czyli Bosińska Trenuję, i bardzo mi miło gościć Cię na dzisiejszym treningu, gdzie w końcu zdradzę Ci wszystkie tajemnice dotyczące tego, jak wykonać poprawny technicznie korkociąg, czyli figurę, na którą wiele z Was czeka. W końcu się doczekaliście. Mam nadzieję, że odrobiłaś pracę domową i potrafisz już z krzesełka wykonać prawidłową wypadeczkę, dlatego że wiele szczegółów z tamtego treningu będzie nam dzisiaj potrzebne, aby na spokojnie, efektywnie wykonać piękny korkociąg. Co to jest korkociąg? Pozwól, że Ci zaprezentuję. No i teraz już oczywiście krok po kroku tłumaczę Ci, co tam się wydarzyło. Zaczynamy sobie z prawą ręką wysoko. Ona jest znowu dość wysoko, ale na tyle nisko, żebym nie musiała w korkociągu znowu przeciskać się przez rurkę, tylko na tyle wysoko, żeby moje ciało swobodnie po kole mogło sobie wypaść w przód i znaleźć się z drugiej strony rurki. Dokładnie tak samo będzie na lewą rękę. Lewa lekko podgięta. Wypadam w przód, hop, hop, hop. I znajduję się z drugiej strony rurki. To jest bardzo ważne. To jest też taka troszkę powtóreczka tego, co zrobiliśmy sobie wypadając z krzesełka do przodu. Tam też górna ręka była wysoko, ale na tyle nisko, żeby bark swobodnie się zmieścił, żeby nie trzeba było się tutaj przeciskać, próbując przejść na drugą stronę. To mamy. Co dalej? Na razie nie ma dolnej ręki. Dolna ręka pojawia się dopiero wtedy, kiedy ciało znajdzie się na drugiej stronie rurki, czyli przelatujemy i podłapujemy znowu analogicznie tak samo, czyli albo pod łokieć, albo w tą pozycję mocniej dokręconą, z tym, że plecy cały czas są w kontakcie z rurką. Nie odpychamy z prostej ręki, tylko dokręcamy się tam dość mocno do rurki. Skoro ręce pracują niemalże tak samo, jak pracowały w krzesełku z wypadką do przodu, można by zaryzykować, że nic się nie zmienia. Ponieważ tutaj trochę mocniej zostajemy od samego początku na górnej ręce, musisz pamiętać o pracy mięśniowej, o tym, żeby przyciągać łopatki do kręgosłupa, żeby napinać bark. W momencie, w którym ja będę wypadać do przodu, będę się bardzo mocno wyciągać na górnej ręce, tak, żeby nie było sytuacji, w której ja wypadam i mój ciężar ciała wpada i zostaje na moim barku. Z takim impetem wręcz, jakby ktoś Was ciągnął za rękę. Tego nie chcemy. Chcemy przygotować ciało, napiąć się w mięśniach okalających bark i wypaść mocno do przodu. Kiedy to zrobić? Zaraz Ci o tym przypomnę. Skoro mniej więcej już wiesz, jak działają ręce w korkociągu, pora na biodra i nogi. Zaczniemy sobie od takiej prostszej wersji korkociągu. Pociągniemy go sobie nogami przez podłogę po to, abyś nauczył się kontrolować ten ruch, a dopiero później wyrzucimy sobie nogi do góry do fałeczki jako taki dodatek do tych podstawowych technicznych elementów, które będziesz już mieć opanowane. Jeśli jesteśmy na prawej ręce u góry i tak krok prawą nogą, będę chciała wyciągnąć się na barku, wypuścić lewą nogę w przód, trochę tak jakbym się poślizgnęła na skórce od banana, dogonić tą pozycję moją prawą nogą i obie nogi przeciągnąć za rurkę, podłapując dolną pod łokieć bądź dokręcając łokieć do rurki. Czyli będę chciała narysować dość duże koło dookoła rurki swoimi własnymi stopami. Mamy jedna, druga i duży tył. Nie szukamy w tym na razie dynamiki, szukamy w tym techniki, bo będzie prościej nanieść dynamikę na technikę, niż zrobić dynamicznie i beznadziejnie technicznie. Ok, jeszcze raz, czyli mamy krok prawą,
Wysuń daleko lewą razem z biodrem, wyciągnij się na barku, dosuń prawą i znajdź się po drugiej stronie rurki. Wprawkowo może to wyglądać dokładnie w ten sposób. Wyciągnij, wypadnij, przenieś nogę. I analogicznie tak samo nad ruką, wyciągnij, hop, przenieś nogę. I takie wprawki są jak najbardziej w porządku, ponieważ pozwalają Ci ośmielić się z tym ruchem i małymi krokami opanowywać technikę korkociągu, który nie jest najłatwiejszym spinem, jaki możemy sobie wykonać na rurce. Co dalej? Kiedy już wiemy, że należy pójść krok do przodu, wyrzucić jedną, drugą nogę, szukamy sobie płynności. Szukamy tego, żeby tak samo mocno pracować zewnętrzną nogą, jak i wewnętrzną. Ruch wygląda w ten sposób, że wypada zewnętrzna do środka i razem z prawą, która ją w tym momencie goni, lecą sobie za rurkę. Zaobserwuj to jeszcze raz. Mamy krok, mocny bark, jedna, druga i daleko. Wyciągamy sobie nogi do tyłu. Dokładnie tak samo będzie z lewej strony. Będziemy mieć krok lewą, prawa, lewa i obie ciągną w tył. Tak jak wspominałam, na razie nie do końca chodzi o dynamikę, raczej o technikę. Kiedy to technicznie się poukłada u Ciebie w głowie, w ciele, pamięć mięśniowa zacznie działać, okaże się, że nałożenie na to dynamiki będzie bułką z masłem, wtedy po prostu troszkę dynamiczniej podchodzimy do całego tematu. Mamy mocny krok, jedna, druga i duży tył. Nie zapominaj o tym, jak powinny pracować nogi i biodro, kiedy znajdzie się już po drugiej stronie rurki. Biodro jest cały czas mocno wypchnięte do przodu, do tej naszej teletubisiowej pozycji, a stopy myślą o tym, że chcą kierować się do mojego czubka głowy mocno, wyciągając mi tą pozycję. Dlaczego tam? Dlatego, że jeśli polecę prostymi i podegnę je w kolanach, nadam sobie jeszcze większej dynamiki. Zaobserwuj. Hop i zgięcie. Zupełnie zmienia się jakość tego spinu. I kiedy mamy ten ruch opanowany zarówno na Twoją prawą, jak i na lewą, możemy sobie pójść dalej, czyli do nałożenia na ten korkociąg z nogami przez podłogę, wyrzucenia nóg do góry do fałki. Jak to zrobić? Nie mniej i nie inaczej, nie mniej, nie więcej, mniej więcej tak samo jak do tej pory. Będzie pracować górna ręka, dolna ręka, biodra i nogi. Tylko ja już nie chcę wypadać w dół przez podłogę i malować kółek na podłodze, tylko chciałabym wyrzucić te koła do góry. Czyli będę chciała lewą nogą kopać w prawą stronę i prawą kopać dalej w prawą. Trochę jakbym rysowała kółka na olimpiadę, będzie jedna noga, dołóż drugą i poleć w tył. Ewentualnie, jeśli bardziej to pobudzi Twoją wyobraźnię, możesz wyobrazić sobie, że po skosie do Twojej prawej ręki stoi tu jakaś jedna osoba i po drugim skosie, takim tyłoskosie tam, na X-ie, stoi kolejna osoba i Twoim zadaniem jest wykonać ten ruch w ten sposób, żeby jedną nogą zahaczyć jedną osobę, drugą nogą zahaczyć drugą osobę. Tak naprawdę zewnętrzną w pierwszą, wewnętrzną w drugą i obie nogi zabrać sobie do tyłu. Jest to jakieś rozwiązanie. Ja czasami, jak moje kursantki mają problem z tym wypadnięciem, po prostu staję w miejscu tej osoby, która tu powinna stać. Mówię, dobra, no to teraz musisz tak mocno machnąć, żeby mnie uderzyć w rękę. Wtedy dziewczyny wiedzą, jak ten ruch powinien przebiegać, jak bardzo mocny powinien być w praktyce. Więc wykonam go właśnie w tą stronę, gdybym chciała kogoś tam skopać. Będę mieć krok prawą, mocne wyciągnięcie na barku, lewa, prawa i przeniesienie obydwóch nóg do tyłu. Ok? Hop. Lewa, prawa i przeniesienie obydwóch w tył. Mam hop, wyciągnij na ręce, kopnij nogą i pójdź sobie do tyłu. Zapytasz, chcę taką fałkę, jak to zrobić? To, na ile wysoko będziesz w stanie podnieść nogi w trakcie korkociągu do fałki, jak wysoko będziesz w stanie ją otworzyć, to kwestia tego, jaki aktywny zakres ruchu w rozciągnięciu jesteś w stanie utrzymać, czyli jak wysoko możesz podnieść nogę i zatrzymać ten ruch.
Okay? Czyli tutaj wchodzi nam nie tylko pole dance, ale aktywny stretching, do którego Cię odsyłam, bo jest niezwykle skuteczny, zwłaszcza jeśli chodzi o wszystkie pole dance'owe fałki. Jeszcze raz, mamy porządny krok prawą, wyciągnięcie z barku, jedna, druga i tył. No dobra, dobra Wosińska, ale co z nogami, bo na pewno pojawi się takie pytanie. Jeśli o mnie osobiście chodzi, zrób tak, jak lubisz, zrób tak, jak potrzebujesz, zrób tak, jak pasuje Ci do choreografii, do filmu, do kombinacji, obojętne. Ja najbardziej lubię przeciągać nogi proste, mocno wyciągnięte w tył i podginać je w kolanach, dlatego że wtedy czuję, że ten spin rzeczywiście jest efektywny, bardzo szybko wiruje nam dookoła rurki. Oczywiście możesz nogi też zostawić w ułożeniu rewersu, attitude, hop, jedna zgięta, druga zgięta, jak najbardziej tak. Możesz pokombinować jakieś własne ułożenia nóg i bawić się tym, jak to będzie wyglądać. Dlaczego by na przykład nie zrobić sobie hop, jedna zgięta, druga prosta, albo na odwrót, wewnętrzna zgięta, zewnętrzna prosta. To jest tak naprawdę kwestia bardzo indywidualna tego, co chcesz osiągnąć i co chcesz pokazać. Swoją drogą w sekcji komentarzy możesz dać mi znać, jakie ułożenie nóg preferujesz i w jakim najczęściej wykonujesz korkociąg. Na dzisiejszym treningu to już tyle. Widzimy się w przyszłym tygodniu, także koniecznie subskrybuj, aby nie przegapić kolejnego odcinka serii Pole Dance Step by Step. Kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco. No i rzuć też okiem na moją nową serię podcastów Porozmawiajmy o rurce, gdzie czeka Cię naprawdę dużo ważnych rurowych informacji do odkrycia. Trenuj i widzimy się już niebawem. Pa, pa!